zastanawiam się, czym jest dzisiaj synteza architektury i sztuki. Czy należy ją w ten sposób definiować, że oto mamy architekturę i coś, co jest do niej dodatkiem, czyli sztukę. Wydaje mi się, że to tak nie jest. I jeżeli byśmy spojrzeli na to bardziej syntetycznie i powiedzieli sobie, że no dobrze, obiekt architektury jest w pewnym sensie dziełem sztuki, ponieważ no jest jakąś opowieścią o kulturze ludzi, którzy w nim zamieszkują, czy też w nim pracują, o różnych wrażeniach, o świetle, o nastrojach, o dźwiękach, które się w takim budynku rozchodzą, o zapachach, o całej sferze kultury, to ja myślę, że takim najpełniejszym obiektem, który jest, no, łączy w sobie te wszystkie elementy, jest budynek Agory, któryśmy zaprojektowali 20 lat temu. No miałem przyjemność realizacji budynku, który w swoich założeniach był jakby budynkiem całkowicie komercyjnym, ale przez to, że inwestor, pan Jerzy Starak, jest mecenasem sztuki. On wspiera młodych artystów w ich karierze, kolekcjonuje dzieła nie tylko właśnie tych młodych, ale bardzo znanych artystów. On stworzył takie pojęcie kultury obecnej w przestrzeni i jakby budynki, które realizuje, komercyjne, biurowe, są miejscem ekspozycji tej sztuki. Dla inwestora owszem, funkcja jest ważna, ale też nie tylko, bo przecież o prestiżu inwestora bardzo często decyduje cały szereg innych rzeczy, jak chociażby owa sztuka, o której mówimy, która się znajduje w przestrzeni jego budynku, albo budynek jako dzieło sztuki. Więc mi się zdaje, że dla architekta, no jeżeli dla architekta tylko forma jest ważna, to jest jakiś niepokojący już sygnał. Chyba najlepszym przykładem tego, że to jest ważne, żeby taka sztuka była na co dzień jakby obecna, nawet nasza firma, gdzie jednak ta sztuka tak za nami nie jest powieszona tylko na potrzeby tej kreacji. Po prostu u nas w pracy, w zasadzie wszędzie, na każdym piętrze mamy elementy, tak, to fotografii albo obrazów, tak, sztuki, bo wydaje nam się, że w takich warunkach po prostu się lepiej żyje i pracuje. W pewnym sensie forma wynika z kultury, więc nie można tutaj tej formy oddzielać od całej reszty. Warto czasami się też zastanowić, jak ta sztuka współczesna czy sztuka dawna wpływa na nas i gdzie, w którym momencie ona staje się dla nas jakimś cennym źródłem inspiracji. Moje spotkanie ze sztuką Anselma Kiefera było dla mnie bardzo, bardzo inspirujące. W jego obrazach, czy w jego rzeźbach, czy w jego instalacjach jest taki element strasznie organiczny, taki mineralny, jakby wyjęty z trzewi ziemi i że po
obejrzeniu takiej wystawy, obejrzeniu takich dzieł sztuki, ciężko jest wrócić do takiej architektury, która no jest zlepkiem komercyjnych produktów, byle jakich materiałów. Formuła naszego zorganizowania i naszej firmy nie jest taką typowo biurową, hierarchiczną strukturą, tylko że my jesteśmy jednak rodzajem warsztatu, gdzie owszem są ci, których można uznać za mistrzów i ci, którzy razem z nimi pracują, ale te role w zespole i to, co kto wymyśla i kim jest w tym procesie twórczym, kształtują się w sposób dosyć spontaniczny, więc to chyba zapewnia taką też międzypokoleniową współpracę. Przekazywanie tej wiedzy, doświadczenia, a jednocześnie właśnie jakby korzystania z nowych pomysłów, tak? Przez to, że każdy tutaj chyba ma możliwość takiej współpracy bezpośredniej, tej warsztatowej, o której Maciek właśnie wspominał.